Jedziemy, nędziorę, robimy cieszę, dobra. Tribal na pupie. Nie, fu. Kurde, pierwszy tatuaż. Tatuażyście, który mnie uczył. Tak, była to stopa procentowa na stopie. Moja mama mnie zawija. Dziękuję, dziękuję bardzo. Siema. Najdziwniejszy tatuaż, który robiłaś. Najdziwniejsze to było podniebienie. Szczerze, przy takim miejscu, tak myślę, że cię będzie boleć. Hejoka wszystkim, witam was siema, w kolejnym odcinku na moim, na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku robię coś niesamowitego, coś czego nigdy w życiu nie robiłam, ale zawsze o tym mała marzyłam. Mała Paulinka stanie się dorosłą kobietą. Nie, po prostu dzisiaj robię swoją pierwszą w życiu dziarkę i się tak strasznie cieszę. Dziarkę. Bo nigdy w życiu nie miałam tatuażu, nigdzie nie mam tatuażu, ładnie. Ale zawsze marzyłam. Dzisiaj zrobię w końcu swój pierwszy tatuaż. A Janek mi będzie towarzyszył. Ja będę motywatorem. Oglądajcie do końca, dowiecie się, jaką dziarkę zrobię. No. Naprawdę, ja po prostu mam tyle emocji w sobie. Dzisiejszy dzień w ogóle zapowiada się fajny, bo dzisiaj też sobie kupuję taką swoją wymarzoną torebkę. A to też będzie na vlogu. Tak, to też będzie w tym vlogu. A właśnie dzisiaj też idziemy na randkę. Jak wczoraj. I dobra, dobra odezwę się do was zaraz, jak będziemy jechać. Idziemy na dziarę, robimy tribal na pupie. Nie, fu. Już dotarliśmy i zaraz wchodzimy do budynku i ja się tak nie mogę doczekać, Boże Święty, naprawdę. Jechałam tym Uberem i tak tylko czekam, żeby tutaj być. Zakładamy maseczki oczywiście i lecimy, także dokładnie. Na pewno wszystko wam pokażę. Wchodzimy. Dum, 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 dum. Cześć. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Hejka, hejka. Właśnie, Janek, Kasia, Kuba, Janek. Cześć. Janek. Ej, mam nawet 4 wersje projektu, a potem po prostu ludzie nie wiedzą co brać. Ale zaraz sobie zobaczymy. Czy musisz tylko na powiedzieć, które miejsce? Na pewno? No tak tutaj, na nadgarstku jest. I wielkościowo, coś takiego? No, coś takiego. Ja myślę, że samo robienie około 15 minut. A, dobra, to będzie może bardzo boleć, czy nie? To jest zależne, myślę. Bo jakby nie masz czegoś takiego, jakieś miejsce boli. To jest tak, że każdy indywidualnie to przeżywa i każdy ma inny próg bólu. Dobra, dobra, zobaczymy. Ja przeżyłam tak, wszystko przeżyją. Naprawdę. Ja mam bardzo słowo odpowiadać. Dobra, tutaj jest zgoda, ona jest dwustronna. Możecie sobie tam usiąść też? Jak coś? Jasne. Jestem na spokojnie w uchwali. Chcecie może coś wypić? Nie, dziękujemy. Miłe tutaj macie to studio całe. Tak? No. Super. Klimacik jest. Te lampy super są takie. Ja tak nie wiem, czy buty ściągnę, czy coś. Nie, oczywiście. Dobra. Ale zimą musiałam sobie kupić kapcie. No, myślałyśmy o tym w sumie. No, tak? Wiecie, ktoś przychodzi, dostaje kapcie. I herbatę z cytryną. No, z imbirem. Z sokiem. Dziękuję. Ty mi wysyłałaś też w tym stylu. No i są jeszcze takie dwie wersje. Wydaje mi się, że ta jest chyba najfajniejsza. No, okay. Szczerze. Ale wielkość by była taka, jak jest tutaj, czy... Ej, wiesz co, ja wydrukuję jej kilka. I my sobie przyłożymy do łapki, jak to będzie nam tam nie siedziało. Dobra. Bo tak, nie wiem, myślałam, żeby tutaj, ale nie wiem, czy też to jest takie dobre miejsce, bo jednak to jest tak przy zgięciu, to tak ewentualnie gdzieś... Ja bym tutaj zrobił. Powiem ci, że to jest kółeczko i to musisz mieć jakby na względzie to, że ręka jest ruchoma. I na przykład tak jak ja tu mam dziarkę, ona jest prosto, ja przekręcę i ona mi się też przekręca. Więc jak my zrobimy tutaj, to kółeczko będzie bardziej latać, myślę, niż tu. Lepiej by było tutaj. No lepiej tutaj, by dokładnie, tutaj. Tu. Bo tu nam może się wycierać i tak poniżej nadgarstka troszkę. Czyli gdzieś tutaj. Coś takiego, no. Tak. Dobra, to ja sobie powiększę tylko troszeczkę ten samolocik i będziemy działać. Dobra, więc dobra. Jeszcze możecie usiąść, dobra? O kurczę, ciasteczka macie nawet. Już idziesz zaraz robić. A czym się stresujesz? Szczerze, na przykład wcześniej w ogóle się nie stresowałam bólem, co nie? A teraz się boję, że to będzie boleć. Szczerze, przy takim miejscu tak myślę, że cię będzie boleć. Mi się tam tak wyżywa straszne. No fu, nie. Będzie dziwne uczucie we mnie, jedzą. Dobre ciasteczka, odniki. Kusi cię, żeby zjeść co? Ja nie mogę, nie mogę, ale bym zjadł szczerze. Co miałabym proponować, no to ja bym szła w coś takiego albo coś takiego. I tak, samolocik pewnie do ciebie, nie? To jest większy. No, wygląda tak. A ten mniejszy? To jest mniejszy. Musimy mieć też na względzie, że jakby kartka optycznie nam powiększa troszeczkę, nie? Tak, tak. To ja bym wziął większy. Bo serio? Tak będzie mniejszy. Ja też bym chyba troszeczkę wzięła większy. Wiesz, ze względu na te właśnie szczegóły, one będą ładnie wyglądać w środku.
No dobra, to bierzemy ten większy. Większy? No. Dobra. No więc jak widzicie, postanowiłam zrobić sobie taką planetę z samolotem. Jak będę już w domku, to wam dokładnie powiem, co ona dla mnie oznacza i tak dalej, bo pewnie jesteście też tego ciekawi. Ostatecznie wybrałam ten, taki w miarę malutki, bo to pierwszy tatuaż, więc też nie chciałam przesadzić. Cię kręca, się stresujesz. No, ale ja się tak strasznie cieszę. To jest tak się cieszysz, taka, no. Taka radość niż stres. Taka zdrowy stres. Ja mam mieć bardziej napięte mięśnie, czy luźne? Luźne, jak najbardziej luźne. Zazwyczaj takie, że ludzie panikują, bo się nasłuchają, a później totalny chill i wracają po więcej. A jaki był najdziwniejszy tatuaż, który robiłaś? Właściwie to ja nie mam chyba dziwnych tatuaży, bo ja odmawiam. Ale miejsce, które robiłam, najdziwniejsze to było podniebienie. Na podniebienie? Na wielkości takiej mniej więcej był i robiliśmy go 2,5 godziny. Ale jakby takie dziwne tatuaże, no ja raczej nie robię. Kiedyś jak robiłam projekty o tatuaże, to miałam taką propozycję rozrysowania cmentarzyska. No ale nie przyjęłam. Zacznę od kropeczek, dobra? Dobra. Żeś sobie zobaczyła, jak to jest. Ty się po chwili też bardziej przyzwyczaisz. Ej, nie jest źle. Co było się czegoś gorszego, serio? Mówiłam. Chyba, że to dopiero początek. Proszę, nie, jakieś tragedii na pewno nie będzie. Troszeczkę przy konturze może bardziej, bo ja tam bym ciągnęła jako linię. Jest bardziej kujące niż bolące, ja mam wrażenie. No, w sumie tak. A nie, nie jest źle, nie jest źle, serio. Jest dobrze? Jest git. Żyję. O, a najdłuższy tatuaż, który robiłaś? 10 godzin. Jest. 10 godzin to łącznie. Tak łącznie, czy tak? No były jakieś dwie przerwy, 15-minutowe, ale od tej pory nauczyłam się, że więcej niż 8 godzin nie wytrzymuję. Ale to był jakiś rękaw czy coś? To było biodro, ale bardzo, bardzo, bardzo szczegółowe. Trochę boli, ale... Jest... To jest właśnie kontur jakby. Czy to jest najgorsze? Tak, najgorsze co może dzieci się taki... To nie jest źle. Ja czuję, że jak idzie bardziej na prawo, to trochę bardziej boli. Zawsze jedna strona jest bardziej bolesna. Zazwyczaj jest to lewa. Nie wiem, dlatego, że od serca. No, to tak jak z tym bólem, to też jest mega indywidualne. No ja nie dowierzam, że w ogóle robisz tatuaż, nie? No ja też. No i no, ciekawie to wygląda. A które jest takie najbardziej bolesne miejsce, oprócz podniebienia? Teoretycznie, ale to powtarzam, teoretycznie, żebra i mostek. Serio, żebra? Bo jest cieniutka skóra i blisko kości. Ogólnie jest taka zasada, że tam, gdzie jest blisko kości, powinno bardziej boleć. U mnie na przykład najgorszy był wewnętrzny łokieć. Jakby tu te wszystkie żyłki i tak dalej. Drama. No ja miałam takie uczucie, jakbym ciągle sobie te żyły do góry podciągała. Ja najgorzej, fujka. To uczucie chyba było bardziej, wiecie, ohydne niż bolesne. Wybijajcie na Instagrama, to będziecie mieli gdzieś napisane. I na Instagrama tutaj Salama, co nie? Studia. Ale w ogóle strasznie dużo tych dziarek macie tam na swoim Instagramie. Ja tak przeglądałam, żeby się jakoś zainspirować. Właściwie to jest moje prywatne chyba, tak? Bo ty wchodziłaś na moje. No, tak. Bo ja już tatuję ponad 2 lata. A jak w ogóle zaczęłaś tą swoją taką przygodę z tym tatuowaniem? To był troszeczkę hit, bo ja myślałam o tym tatuowaniu, ale w tamtym momencie w Polsce jeszcze nie było takiej cieniutkiej linii dla mnie. Więc nie wiedziałam, jak się zaczepić. Więc robiłam po liceum sobie rok przerwy, żeby się zastanowić na co ja chcę w ogóle ukierunkować swoje życie. No i finalnie nie poszłam na te studia. Właśnie zaczęłam przygodę z dziarkami, ale taka finalna decyzja wypadła na domówce. O ja! Tak, taki kolega, którego widziałam 3 razy w życiu, powiedział, że jestem głupia, że przecież jak rysuję, to pierwsze co mogę zrobić z życiem, to robić tatuaże i nie dość, że wiecie, fajna zajawka, a tworzę no dobre pieniążki, jakby nie było. Kołurgać pierwszy tatuaż sobie, czy... Tatuażyście, który mnie uczył. Serio? Tak, była to stopa procentowa na stopie. O Jezu! Super. Stopa procentowa. Już prawie cały jest. Ty masz ile tatuaży? Ja myślę, że około 30. O kurczę. Ale same palce to 7. Więc wiecie, to jest tak, ja mam bardzo dużo takich też malutkich. Całą prawą rękę mam wolną, nigdzie tutaj bliżej twarzy nie mam, plecy mam wolne, no jest troszkę takich miejsc. Zgaduję, że masz prawą rękę wolną, dlatego, bo tatujesz prawą tak. I no, dokładnie. Działam. Szczerze nie jest tak źle, myślałam, że będzie gorzej. Nie jest taki jakiś straszny ból, teraz jak się tak przyzwyczaiłam, to już nie boli. Ja na przykład jak robiłam sobie biały na nadgarstku. Biały podobno wolną. Bardzo, bardzo, no to on w czasie gojenia był czerwony. Więc zanim ja bardzo pochodzi krwią. Dlaczego bardzo, bardziej białe bolą? Troszeczkę inne są barwniki. Gdyby czarny jest i najlepszy do przyjęcia, on najmniej uczula i najlepiej jakby się przyjmuje,
No a kolorki niestety to już jest inny skład i one troszkę przez organizm są inaczej przyjmowane. Masz jakieś kolorowe tatuaże oprócz tego białego? Nie, tylko białe. Tylko biały i reszta czarna. Ja mam wrażenie, że jak ja bym na przykład zrobiła kolorowy rękaw, nie? To bym się do niego ubierała, wiecie. No właśnie, tak. Tatuaże, to już się nie ubieram kolorowo, załóżmy. No, dobra, mamy go. Stos totalny. Ale to jest w ogóle mega cieniutkie, takie precyzyjne strasznie. Wow. O kurczę, no. To jest takie mega precyzyjne. Cieszysz się? No mega. Ja cię. Jezu, dzięki. Zarobisty jest. Dobra, Paula, to co? Zrobimy sobie zdjęcie pewnie. Okay, i wtedy zakleimy już. Druga skóra. Tak jest. To się później tak wtopi bardziej. To wygląda. No i gotowa. O, dzięki. Ja również dziękuję. Ale super jest. Boże, teraz będę cały czas się na niego patrzeć, naprawdę. Śliczny. Także wbijajcie na Instagrama, naprawdę warto. Jak chcecie na jakieś dziarki, to tutaj możecie pisać, prawda, do Kingi. To dzięki. Dzięki, Paula. Zapraszam cię, jak będziesz taka. Dobra, dziękuję, naprawdę, jest piękny. Teraz twoja kolej. O kurczę, ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo ja się tak cieszę, totalnie się cieszę. Czekajcie, to tatuaż. Czy ty to widzisz? Kurczę, ale no jednak... To jest w ogóle precyzyjne, piękne to jest. Strasznie precyzyjne. Miałem taką rozkminę, z jakiej to perspektywy jest Ziemia, co nie? Amerykę Północno-Południową, tutaj masz Afrykę, Azję i tutaj jest Europa. Jestem zakochana w niej. Co? Naprawdę, jestem w niej totalnie zakochana, jest przepiękna. Moja mama mnie zawie... Nie, no a tak proszę, to... Proszę pani, ja ją nie zmuszałem do nie, tatuażu. No, moja mama się ogólnie zgodziła i tak dalej. Ale powiedziała, że nie wiem jak, no będę musiała się tłumaczyć babci, co nie? Także babciu, taki mały tylko. Poza tym tatuażem jeszcze dzisiaj lecę kupić sobie torebkę. Nie, to by... Torebkę, taką swoją wymarzoną, której za bardzo nie mogę sobie pozwolić, ale zebrałam pieniążki i torebka jest z Off-White'a. Czarna z, też z żółtym paskiem, żeby pasowała do tego mojego paska. Ja wczoraj byłam w pasażu 13 i sobie ją zarezerwowałam, żeby była, bo została ostatnia. W ogóle ostatnia, totalnie ostatnia. Akurat w tym sklepie była, co nie? I jakby, no fart, totalnie, bo na stronie też została ostatnia, bo tak jakby z tego sklepu ostatnia. No wiecie, o co chodzi. Dlatego musimy dzisiaj iść i albo ją kupić, albo jej nie kupić, no. Bo zarezerwowana albo jest. Kupić, albo nie. Kupujemy ją. Myślałam nad mniejszą, ale dobra, to nie, jak już będziemy na miejscu, to wam dokładnie wszystko pokażę. Janek mi doradza, dobrze? No, a teraz zaraz wracamy. Tylko nie wiem, czy my wrócimy, ale pewnie busikiem. Mamy busa. Także, Jezu, jak super. Jesteśmy właśnie na ryneczku. Będzie hejnał? Nie, no nie, jeszcze pół godziny. Nie chce nam się tyle czekać. Nie, idziemy na poważną randkę. Tak. Rano. O 13. W ogóle 13, czaisz, to my zawsze o tej godzinie wstajemy. A teraz już jesteśmy na nogach o godzinie 13. Super, ale fajnie można dzień wykorzystać, tak szczerze. Przyszliśmy ostatecznie do Sfinksa. Jeszcze byliśmy w aptece i kupiłam kremik Bepanthen. Tak. Bepanthen? Dobra, nieważne, jeszcze się nie nauczyłam tych nazw, ale się nauczyłam. I ogólnie mam na tym tatuaży teraz taką second skin i po prostu po 24 godzinach muszę sobie ją zdjąć. Przemyć najlepiej szarym mydłem albo płynem do higieny intymnej. I potem będę musiała sobie codziennie smarować właśnie tym Bepanthenem. Dostałam dokładnie całą rozpiskę rzeczy, które muszę tam robić, tam w notatkach. Pokaż do kamery, co to jest. To jest chusteczka do umycia rąk, Janek. Już trzeci dzień pod rząd jesteśmy w tej samej restauracji, czyli w Sfinksie, na tej samej sałatce. Cezar jest najpyszniejsza na świecie, serio. Coś to nie jest, że na promocję, ale serio jest dobra. Tutaj Janka Porsa. Jeszcze sobie domówiliśmy takie udeczki, jakby półksiężyce to się chyba nazywa. Serio, ja pierniczę. Dobra, tak wygląda teraz tatuaż. U dołu wylewa się jakby trochę z krwi, jest takie osocze. Ale podobno tak powinno być i dopiero po 24 godzinach mam sobie tą tak jakby second skin zdjąć. A teraz lecimy do pasażu 13. Zobaczyć sobie tę torebkę. Mam nadzieję, że uda mi się ją kupić. Bardzo ją chciałam, już nie będę tego przedłużać, bo za każdym razem chcę ją sobie kupić, ale nigdy nie mam takiej jakiejś możliwości, okazji, więc myślę, że to jest idealny dzień i idealna pora na to, żeby już sobie zakupić tę torebkę. Co następny? Nie, już nikt mnie nie namówi na nic kolejnego, bo... Tak. Założę się, że twoja mama namówi cię na jakieś buty za fajta. W ogóle moja mama teraz też się zrobiła takim streetwearowcem, pozdrawiam cię mamo. Ale serio, moja mama też cały czas teraz, a coś tam Off-White, coś tam Louis Vuitton, ja takie wytyw mamo. Serio, śmiesznie. Co sądzicie? To jest ten większy model, bo jest jeszcze taki mniejszy i jeszcze taki mini. Ale wydaje mi się, że to będzie najlepsze. Wzięła identyczną jak tą, tylko siema, że z żółtym paseczkiem, żeby była. Tym. Na przykład jakby do jakichś ciuchów mi nie pasowała, to zawsze mogę sobie zdjąć ten żółty i patrz, mam ten krótszy, co nie? Też spoko. Wiesz, to jest zdejmowane, więc już sobie mogę zdjąć albo czarny, albo żółty. No to chyba bardzo wygląda. Dziękuję bardzo. Chcę jeszcze popatrzeć. Chcę zobaczyć, no dobra.
No. Patrz, to wygląda jak było markerem pomalowane. Jaki fajny. Patrz, jaki milutki. Boże, zakochałam się. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Dobra, lecimy do Flying Tiger. Proszę, aparat. Tak uwielbiam ten sklep. U mnie w Pucku kiedyś był, ale go usunęli. Nawet nie wiem czemu. Ale możemy teraz iść i się nim nacieszyć. Patrzcie, zarąbistą rzecz znalazłam. Travel Notice. Sobie swoje podróże możecie zapisywać. Wszystkie wspomnienia. Boże, patrzcie, jak tu jest dużo rzeczy do szkoły. Te rzeczy są śliczne. W sensie właśnie kupiłam taki różowy. Śliczne są, naprawdę. Takie kredki też fajne. Mini, więc do piórnika idealnie się zmieszczą. Klamerki nawet są, gumki. Tutaj, w starej pączkarni są najlepsze ever pączki, jeżeli chodzi o Kraków, serio, totalny sztos, są przepyszne. Ja najbardziej lubię krówkę, karmel, jakbyśmy w Witkacu, to był ziomeczek, który miał tego szpica miniaturowego, w sensie pomeraniana, no wiadomo o co chodzi. I ten pies był po prostu taki cudowny, ja się w nim zakochałam totalnie, był taki, wiecie, do przytulania i w ogóle. Skam po brzuszku, no po prostu masakra, w sensie masakra w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. Jak cały dzień robiłam rzeczy tylko dla swojego szczęścia, to teraz coś dla Janka. Burger, sushi. Przyszliśmy do restauracji sushi. Ja tak powiem, że średnio przepadam za sushi, a Janek jest... Zajawkowiczem. Zajawkowiczem, miłośniczym. Herbata biała w dzbanku, ale klimacior, jaki klimat. Bierzemy to. A ja nie wiem, chyba sobie to takie, nie wiem nawet jak to się czyta. Posomaki, osomaki, nie mam zielonego pojęcia. Może z żytkiewką? Albo z łososiem. Z łososiem może być dobre. Patrzcie, przyszło już nasze jedzonko, mamy tutaj herbatkę. Wzięliśmy sobie... Ja tu wiśni, takiego. Ja sobie wziąłam 6. Janek też ma to samo co ja, plus jeszcze sobie wziął jakieś takie troszeczkę większe sushi. Jezimir? Nie. To ja jem. Możesz sobie wziąć mój. No, także życzycie nam smacznego. Byliśmy na Wawelu i teraz idziemy znowu na rynek. Ogólnie podróżujemy w kółko. Aha, no tak, jechaliśmy na Lime i to była najgorsza przejażdżka w moim życiu. Cały czas myślałam, że się wywalimy. Serio, Janek nie umie prowadzić Lime'ów, ewidentnie. Super, prowadzę Lime'y. Jak sam prowadzisz. A ty się wstrzykasz. A ty się No bo ty jesteś bo taki, ty się... że cały czas driftujesz. Cały czas. Nie driftuję. Tak, nawet jak ja jadę z dwoma torbami, tu jedna, tu druga. I ty jeszcze driftujesz, kurde. Idziemy teraz na rynek do Dave'a. Spotkać z Dave'em, także Dave będzie pierwszą osobą z zewnątrz, że tak powiem, która na żywo zobaczy moją dziarkę. Także zobaczymy. A jaka będzie reakcja? Czekaj, będę się jadleć, bo tego nie wiem. Toneta? No. Ej, fajne, bo ty musisz podróżować. No. Taka. A możesz się pochwalić swoim tatuażem. Strzała. Team tatuaże, oh yes. A będę robił jeszcze kolejny. Ej, ale bolało ci to, bo ty miałeś grubą igłą, co nie? No. Na pewno ci to bolało. No, jeszcze jak się... na ścięgle, nie? Może o. Chciałem tutaj, mi się, że tak to bolało. Bo szczerze, to mnie w ogóle nie bolało. W sensie to było takie kucie igiełką, co nie? Teraz jestem już u Janka i mogę wam otworzyć tą paczkę. Możemy zrobić taki unboxing. Zobaczymy, jak ta rybka wygląda w środku. I w ogóle tak, wiecie, na żywo i tutaj wszystko... Otwieramy kuleczko, proszę bardzo. Pięknie zapakowałam i tutaj ewidentnie. Tutaj w środku, proszę bardzo. Ta rybka wygląda tak oto pięknie. Już kurde. No, mocny zawodnik, co nie? Elu, elu, elu. Flexing. Siema. Będę jak kamerzysta. Siema. To jest zarobiste w tej torebce, że ona ma dwa paski. Jeden jest taki dłuższy, właśnie żółty, opłat, a drugi jest taki krótszy, po prostu z takimi paseczkami. Przez co możemy tę torebkę nosić tak, ale możemy też ją nosić tak, tak, albo tak. Więc to jest zarobiste, bo zawsze można sobie te paski zdjąć, na przykład jak nam nie pasuje żółty do outfitu, to zostawiamy sobie czarny. Powiem wam, że torebka jest dość mała, aczkolwiek pojemna. I tutaj jest taka malutka kieszonka, tutaj jest po drugiej stronie taka na suwak. Jeszcze z tyłu jest napisik off-white. Tutaj ma jeszcze taki klipsik, więc można sobie to odczepić. Jestem w niej totalnie zakochana. Kupiłam sobie też Bepanten i płyn do higieny intymnej. Tak to ma wyglądać cała pielęgnacja tego tatuażu. Jak jutro wstanę, to wam jeszcze dogram właśnie, jak odklejam tą second skin. Zobaczymy, jak to rano będzie wyglądało. Na razie prezentuję się takie u dołu, widać, że trochę krwi się polało o socze czy coś, albo jakieś resztki z tuszu. Także to są moje zakupy. Naprawdę dzisiejszy dzień był zarąbisty. Serio, po prostu. Dzisiejszy dzień będę pamiętać na długo, długo. Po prostu dziękuję wam bardzo. Jutro się do was odezwę. Nie przedłużam, buziaki. Siemano. Tam. Siemano. Dobra. I teraz mam to wziąć pod wodę. Mam tutaj wylany tusz w tym miejscu. Ale to jest normalne i nie ma się o co martwić. Serio? No, muszę trochę namoczyć. Szczerze, to bardziej boli niż sam tatuaż. Serio? No bo to jest bardzo mocno przyklejone. No w sumie tak. Myj to.
Nie jest źle. Najgorzej było przy ściąganiu, bo wiecie, ja tutaj miałam włoski i ja te włoski się przyklejały po prostu. A jak depilacja, no, rozumiem. No tak, jak depilacja. Chronić skórę przed zaczerwieniami. Tworzy przeżyczystą warstwę, pozwalając skórze oddychać. Taka druga skóra w sumie się robi. Najbardziej boli przy tym samolociku, bo jest jakby wypełnienie. Ja się cieszę swoim szczęściem. Dzięki. Bo on tak trułaś o tym tatuaż. No wiem. Dobra, dziewczyny teraz stwierdziły, że mam im pokazać tatuaż. Jesteśmy w ogóle na jedzeniu. Ja jestem cały dzień zaspana i mam depresję przed szkołą. Ej, ale nie, a ja po prostu szłam i miałam takie, od razu powiem Pauli, że pokazałem tatuaż, ale zapomniałam. Dobra, więc uwaga, reaction. Ej, ładny jest. Ale wydaje się mniejsze niż na zdjęcia, no. Ale ładne. Ta szkoda nadgarstek, no. Teraz. Dzięki. Z ładnej strony będę się kolorować. Wzięłaś. No, bo tak właśnie chciałam, żeby... tak, też chcę ci kiedyś pokazać na tych lekcjach. No. Ej, ale fajny. I ładny, taki delikatny, no, w swoim stylu. I teraz ja muszę mieć tatuaż. Tak, teraz czekamy na Gabi tatuaż. Okej, okay, a więc ja już jestem, moi drodzy, w domu. Moja dziarka ma już jakieś 2 tygodnie, naprawdę wygląda, jakby była zagolona. W ogóle wczoraj miałam wypadek na rolkach. Moja ręka została poszkodowana, jak widać tutaj dość mocno. Tak samo moje ramię. Jeszcze moje biodro i moja broda, ale tutaj chyba nie widać. Tutaj miałam takie zadarcie, ale już jest wszystko w sumie w porządku. Koniecznie wpadajcie też na mojego Instagrama, bo tam wszystko, wiecie, przedpremierowo. Nagrywam takie codzienne vlogi, jestem z wami aktywna, robię takie daily na Instagramie codziennie na Instastory. Coś tam, jakieś fotki co kilka dni. Także zapraszam was tam serdecznie. Jeżeli chodzi o reakcję na mój tatuaż, to moja mama miała w sumie taką całkiem okej reakcję, w sensie, o, ładny. A mój tata miał taką reakcję na zasadzie: czy ty zrobiłaś tatuaż? Czy ty wiesz, że tatuaże są w więzieniu, się robi tatuaże? Czy ty to wiesz? No. A jeżeli chodzi o reakcję mojej babci, to ona była po prostu najlepsza. Serio. Najbardziej się tego bałam, a moja mama właśnie miała coś takiego na zasadzie, że wiecie. No proszę, pokaż babci. Pokaż babci ten tatuaż, zobaczymy, jak babcia zareaguje. Przyniesiesz hańbę rodzinie. Hańbę rodzinie przynieś. Przy czym ja tak pokazuję babcia, a moja babcia: wow, ale super! Mówiłaś mi kiedyś o tym tatuażu. Fajny, taki to nawet ja bym mogła mieć. Taki minimalistyczny, fajny, delikatny w twoim stylu. Ja mam takie: ha, mamo, widzisz? Jednak babcia jest po mojej stronie. Oh yes. I mówiłam wam też, że powiem, co oznacza dla mnie ten tatuaż. Więc jest to generalnie planeta z samolotem. Moim takim celem w życiu jest postawienie chociaż raz nóżki na każdym z kontynentów. Mam nadzieję oczywiście, że nie tylko raz, ale więcej. No ale chociaż raz na każdym. I mam nadzieję, że to mi się uda i ten cel zostanie przeze mnie spełniony przez te wakacje. Tak naprawdę zwiedziłam, kurde, ponad 10 na pewno miast w Polsce. I właśnie na razie podróżuję sobie po Polsce. Ogarniam całą Polskę, żeby calutką ją zwiedzić wzdłuż, wszerz, w szerokości, w długości, we wszystkie możliwe strony świata, żeby po prostu całą Polskę zwiedzić. A potem jak skończę sobie 18, to będę już podróżować tak legalnie po całym świecie. I to jest coś, co ja kocham, naprawdę uwielbiam podróżować, uwielbiam cały proces przygotowywania się do wyjazdu, planowania, ale też oczywiście bycia tam na miejscu i oglądania, chodzenia, zwiedzania. To jest przepiękne. No i ogólnie ja jestem w nim totalnie zakochana. Jest po prostu przepiękne, jest super wykonany i serdecznie polecam wam właśnie studio, w którym byłam. Także was serdecznie tam zapraszam do Kingi, czyli do dziewczyny, która robiła mi tatuaż, no i do całego studia. Wbijcie, zostawcie followka, jakieś serduszka, na pewno będzie bardzo im miło i też napiszcie, że jesteście ode mnie. Tak. No i dziękuję wam za oglądanie, bo chyba to tyle w tym odcinku. Buziaczki. No i mam nadzieję, że wam się spodobało. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz i pa pa! Papatki. Woo!